Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Witam Was bardzo serdecznie i chciałbym dzisiaj przedstawić Wam gościa prosto z Ameryki. Tym gościem jest Friedman Pink Taco, czyli mała 20-watowa głowa, tutaj akurat z dedykowaną kolumną 1x12, również Pink Taco. Krótko o wzmacniaczu, bo jest to naprawdę prosta konstrukcja. Jeden kanał, ale jaki? Do tego prosta ekwalizacja, wysokie, średnie, niskie. Gain Master. Ma również taki Switch S. Od niego zależy struktura tego nasycenia przy steru, czyli w rzeczywistości gaina. Może być ten gain taki typowo Pink Takowski, bądź zdecydowanie mocniejszy, o większym jeszcze headroomie i mocniejszym, że tak powiem, przesterowaniu. Z tyłu najprostsza opcja świata, czyli pętla efektów. Mamy możliwość podpięcia dwóch paczek ośmiomowych bądź jednej szesnastki. Ta dedykowana kolumna jest na 16-omowym głośniku. No i co więcej? No i gniazdo na kabel zasilający plus jeszcze miejsce na bezpiecznik. Jeden switch. Nie mamy już dwóch, standby i tak dalej. Odpalamy jeden. On się zagrzeje i wtedy, kiedy stwierdzi, że już jest odpowiednio zagrzany, odpala się nam sound. Wzmacniacz posiada dwie lampy na końcówce mocy L84 i na preampie, z tego co tam widziałem, z tyłu trzy lampy 12X7. Piękne wykonanie, ten Tolex już bez narożników, ale jest bardzo jakościowo wzorowy. Pięknie wygląda, pięknie brzmi, co Wam będę dużo opowiadał. Można tym gainem, tą strukturą gainu wybrać sobie dla siebie optymalne rozwiązanie, jeżeli chodzi o przesterowywanie się kanału, a sama gałka gain pozwala nam grać od czystego, od całkowicie czystej barwy po mocno nasyconą, przesterowaną i już słychać, że butikową barwą tutaj pogrywać. Naprawdę, jest bardzo, bardzo dobrze. Wiadomo, sprzęt nie należy do najtańszych, ale za jakość trzeba zapłacić. Wzmacniacz jest dostępny u nas na sklepie. Zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnych odcinków. Posłuchajcie sobie, jak brzmi ten wzmacniacz, bo moim zdaniem brzmi bardzo, bardzo dobrze. Nie ma tu tej takiej góry brzydkiej. Nawet jeżeli ta góra jest odkręcona, to ona jest po prostu ładna. I nie jest to tylko moje zdanie. Wzmacniacz jest naprawdę mocnym zawodnikiem na rynku światowym. Co więcej, ktoś powiedział kiedyś, że to taki Marshall na sterydach i poniekąd bym się z tym zgodził. Jednak moim zdaniem ma bardziej subtelniejsze, wyrafinowane brzmienie, o czym możecie przekonać się sami, przyjeżdżając, ogrywając i zabierając to maleństwo do swojego domu. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, bądźcie z nami, subskrybujcie nasz kanał, zapraszam Was na Guitar Center TV, na guitarcenter.pl, gdzie link do tego wzmacniacza znajdziecie pod spodem, ale mamy sporo więcej, jeżeli chodzi o Friedmana, mamy Egnatera, mamy Engla, naprawdę warto do nas zajrzeć. Pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie, cześć! We'll be right back.